Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część 33. I ta część 33 dotyczy tematu, jakie są główne postacie czasu wielkiego ucisku, czyli jakich bohaterów możemy tutaj oczekiwać, spotkać w opisie tego czasu. Jakie są główne postacie czasu wielkiego ucisku? I chodzi mi oczywiście o postaci tu na ziemi, czyli te, które będą wtedy na ziemi grały jakąś rolę. Trzej główni bohaterowie to są po pierwsze szatan, przedstawiony jako smok, i czytamy o tym w Księdze Objawienia 12 i 13 rozdział. Objawienie Pana Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, a które on przekazał Janowi. Objawienie Jana 13 i 12 rozdział. I ukazał się cud wielki na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod nogami jej, i na głowie jej była korona z 12 gwiazd. I będąc brzemienną, wołała wśród bólów przedporodowych i mąk rodzenia. I ukazał się drugi cud na niebie, i oto smok wielki, rudy, z 7 głowami i 10 rogami, a na głowach jego 7 koron. I ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Czyli tu widzimy smoka. I urodziła syna chłopczyka, który ma paść wszystkie narody laską żelazną, i porwane zostało dziecię jej do Boga i do tronu jego. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga, zgotowana, aby ją tam żywiono przez dni 1260. I stała się wojna na niebie, Michał i aniołowie jego walczyli przeciw smokowi, i smok walczył i aniołowie jego, i nie przemogli, i nie znalazło się już miejsca dla nich w niebie. I zrzucony został smok wielki, wąż starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata. Zrzucony został na ziemię i aniołowie jego z nim zrzuceni zostali. I słyszałem głos wielki mówiący na niebie: teraz stało się zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został potwarca braci naszych, który na nich skarżył przed Bogiem naszym we dnie i w nocy. Czyli widać wyraźnie, że będzie zrzucony potwarca. I oni zwyciężyli go krwią baranka i słowem świadectwa swego, i nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci. Dlatego rozweselcie się niebiosa i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu, bo zstąpił diabeł do was z wielkim gniewem, wiedząc, że krótki ma czas. A gdy widział smok, iż był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała od oblicza węża na pustynię, na miejsce swoje, gdzie by ją żywiono przez czas i czasy i połowę czasu. I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę, jak rzekę, aby ją rzeka porwała.
ale ziemia pomogła niewieście i otworzyła ziemia usta swoje i pochłonęła rzekę, którą wypuścił smok z paszczy swojej. I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z innymi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. I 13 rozdział. I stanąłem na piasku morskim i widziałem dzikie zwierzę występujące z morza, mające 7 głów i 10 rogów, a na rogach jego było 10 koron, a na głowach jego imię bluźnierstwa. I dzikie zwierzę, które widziałem, podobne było do rysia, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I dał mu smok moc swoją i tron swój i władzę wielką. I widziałem jedną z głów jego jakby na śmierć zabitą, ale rana jego śmiertelna uleczoną została. Wtedy się dziwiła wszystka ziemia i szła za dzikim zwierzęciem. I oddawali pokłon smokowi, który dał moc dzikiemu zwierzęciu, i oddawali pokłon dzikiemu zwierzęciu, mówiąc: któż jest podobny do dzikiego zwierzęcia? Któż z nim walczyć może? I dano mu usta mówiące wyniośle i bluźnierczo, i dano mu władzę walczyć przez 42 miesiące. 42 miesiące to jest dokładnie tyle, ile 1260 dni, czyli 3,5 roku. I otworzyło usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźnić imieniu Jego i mieszkaniu Jego i mieszkającym na niebie. Dano mu też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano mu moc nad wszelkim podkoleniem i językiem i narodem. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona od założenia świata nie są napisane w księdze żywota u baranka zabitego. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto do niewoli wiedzie, do niewoli pójdzie. Jeśli kto mieczem zabije, mieczem zabity będzie. To jest cierpliwość i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę dzikie, występujące z ziemi. I miało dwa rogi podobne do rogu baranka. I mówiło jak smok. I pełni wszelką moc pierwszego dzikiego zwierzęcia przed nim. I czyni, że ziemia i mieszkający na niej oddają pokłon pierwszemu dzikiemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana uleczoną została. I czyni cuda wielkie tak, że i ogień sprowadza z nieba na ziemię przed ludźmi i zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które mu dano czynić przed dzikim zwierzęciem, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza i ożyło. I dano mu wlać ducha w obraz dzikiego zwierzęcia, żeby obraz zwierzęcia i mówił, i sprawił to, aby zabijany był każdy, kto nie odda pokłonu obrazowi zwierzęcia. I czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymali znamię na prawej ręce swojej albo na czołach swoich. I żeby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać prócz tego, który ma znamię albo imię dzikiego zwierzęcia, albo liczbę jego imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę zwierzęcia dzikiego, albowiem to jest liczba człowieka.
i liczba jego jest 666. Widzimy zatem szatana przedstawionego jako smoka w tych dwóch rozdziałach. Kolejny negatywny bohater, negatywna postać, to przywódca rzymskiego królestwa, ukazany jako pierwsze zwierzę. Widzimy go w 13 rozdziale Objawienia. Jako zwierzę występujące z morza. I trzeci to jest Antychryst, ukazany jako drugie zwierzę. To drugie zwierzę to jest zwierzę wychodzące z ziemi. I mamy je opisane w 13 rozdziale Objawienia. Przed chwilą czytaliśmy. Oprócz tego król z północy, Asyria, król z południa, z Egiptu, król z dalekiej północy, czyli Rosja, oraz olbrzymia armia wschodu, pochodząca prawdopodobnie z Chin lub Indii, 200 milionów członków tej armii, Objawienie 9:16. I liczba wojska jezdnego była 20 tysięcy razy 10 tysięcy. I słyszałem liczbę jego. I teraz, jeżeli mamy tych bohaterów, to może warto zadać sobie pytanie, kto jest tym smokiem i co ten smok będzie czynił. Smok ukazuje się nam w Objawieniu 12 rozdział jako znak. Widzimy to w Objawieniu 12 rozdział. Trzeci werset. I ukazał się drugi znak na niebie. I oto smok wielki i rudy, z 7 głowami, 10 rogami, a na głowach jego 7 koron. Czyli widzimy tutaj tegoż smoka, który jest znakiem. On symbolizuje szatana, który zostanie strącony z nieba, o czym czytamy w 7 i 9 wersecie tego 12 rozdziału. I stała się wojna na niebie, Michał i aniołowie jego walczyli przeciw smokowi i smok walczył i aniołowie jego. I nie przemogli i nie znalazło się już miejsca dla nich w niebie. I zrzucony został smok, wielki wąż starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata. Zrzucony został na ziemię i aniołowie jego z nim zrzuceni zostali. Czyli widzimy jednoznacznie, że w połowie 7-letniego okresu ucisku zostanie on strącony na ziemię. Z tego powodu nastanie na ziemi wielki ucisk trwający 3,5 roku. Szatan, jak wiemy, nienawidzi Chrystusa, który tutaj jest w wizji 12 rozdziału przedstawiony jako chłopiec. I szatan też nienawidzi jego ludu, Izraela, przedstawionego jako niewiasta, która porodziła w tym 12 rozdziale Objawienia. Dlatego smok prześladuje Izraela, czyli żydowską resztkę. I możemy to zobaczyć 12 rozdział 13-17. Gdy widział smok, iż był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła chłopczyka. Czyli widzimy, że następnie smok zostanie związany na 1000 lat w czasie trwania Nowego Przymierza, w czasie trwania 1000-letniego królestwa.
i będzie przebywał w otchłani. Objawienie 20 rozdział od 1 do 3 wersetu. I widziałem zstępującego anioła z nieba, który miał klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej i uchwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wrzucił go w przepaść i zamknął go i położył nad nim pieczęć, aby nie zwodził więcej narodów, dopóki się nie wypełni 1000 lat, a potem ma być rozwiązany na krótki czas. Czyli jednoznacznie widzimy, że w czasie Nowego Przymierza będzie szatan związany i będzie przebywał w otchłani. W końcu jednak diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognistego, o czym uczy nas objawienie 20 rozdział, 10 werset. I diabeł, który ich zwodził, wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie dzikie zwierzę i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Zatem, jeśli jeszcze nie jesteś wierzący, to postaraj się, abyś nie musiał brać udziału w tych wydarzeniach. Możesz to uczynić w ten sposób, że ratując się z tego złego i przewrotnego rodu, wezwiesz imienia Pańskiego. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. I zachęcam do pisania do mnie. Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500 do Strzeszów, albo telefon 739-089-088. Zachęcam do studiowania tematyki związanej z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. I to jest pasjonujący temat. Dziękuję Państwu za uwagę.